przecier pomidorowy na zimę do słoików. Tu mam 1,5 kg pomidorów. One są nie obrane ze skórki, nie są wydrylowane z tych zielonych takich szypułek, dlatego że te pomidory będę przecierać przez sito, bardzo gęste sito, więc wszystko to zostanie w sicie, w związku z tym nie ma potrzeby. I właśnie pokrojone pomidory duszę w garnku, tak żeby puściły sok. Do tego duszenia dodaję, już dodałam, tutaj nawet widać, ostrą papryczkę, taką papryczkę, tak? Taką papryczkę całą, bo to będzie taki ostry sos pomidorowy, paprykowo nawet właśnie pomidorowy. Daję 4 kostki cukru, 1 łyżkę soli, to jest nawet 2, bo to jest taka malutka łyżeczka, więc to będzie troszkę za mało. Tutaj mam 10 ziaren ziela angielskiego rozdrobnionego. Też dużo ziela, dlatego że to w tym sosie to jest doskonałe. Jest ostry wtedy ten sos i naprawdę bardzo dobrze smakuje. Można dodać do zupy pomidorowej, można dodać ten przecier do leczo, żeby właśnie taką zalewę zrobić pomidorową. Teraz dokładam to z mojej plantacji, parę listków tymianku i odrobinę majeranku. Tutaj wrzucam też do duszenia i jeszcze dodam taką pastę paprykową. Tylko niedużo, bo ona jest ostra. O, tutaj dodałam z pół łyżeczki tej pasty. I teraz to mi się fajnie dusi. Puszcza sok. Będziemy przecierać przez sito, dlatego że pestki są szkodliwe. Bo pestki są niejadalne z pomidora tak naprawdę. Więc usuwamy te pestki, no i usuwamy skórkę. I zostaje nam sama wartość pomidora, najlepsza wartość pomidora. Taki pomidor nie szkodzi, nie osadza się w stawach, nie jest szkodliwy po prostu. Tutaj te pestki głównie, ale też no te zielone części, prawda, też trzeba będzie, to wszystko się ładnie wydusi, później przecedzi przez sitko i do słoiczków. Na gorąco zakręcam bez pasteryzacji, bo to jest bardzo gorące będzie. Po przetarciu przez sito jeszcze zagotuję, tak? Odparuję trochę wody i do słoiczków. Zaraz będzie to wszystko pokazane. No, już fajnie się udusiły i teraz będę przecierać.